Oto kolejna część Let's Playa Final Fantasy VIII. W poprzednim odcinku doświadczyliśmy najgorszej części według mnie gry, gdzie przez parę minut dosłownie się nic nie dzieje, a my jesteśmy skazani na obserwowanie, jak Rinoa dryfuje w przestrzeni kosmicznej. Na szczęście dzielny bohater Squall ją uratował i niesamowitym zbiegiem okoliczności znaleźli się na statku kosmicznym, opuszczonym statku kosmicznym Eshtar. Statek nazywa się Ragnarok i wygląda jak stylizowany na smoka z powodu przyczyn, których nie znam. No ale dobrze, w końcu Squall odzyskał Rinoę, z tym, że nie ma czasu na mizianie się ani migdalenie, bo na statku coś... Najpierw to nie wrócą, trzeba wrócić na planetę. Tak więc najpierw takie praktyczne rzeczy jak przeżycie jest ważne w tej chwili. Już przebranie, na statku jakimś cudem jest grawitacja, choć wcześniej na Lunar Base nie było, trzeba było ją włączać, wyłączać. Co ta dziewczyna chce od ciebie, Squallu? I tak, no... Tutaj nasz młodzieniec gonił za nią na złamanie karku dosłownie. Robił irracjonalne rzeczy, wyskakiwał na pewną śmierć. I teraz, kiedy już ona jest, tak jakoś znowu poczuł tę rezerwę wobec drugiego człowieka. To jest troszkę uzasadnione potem. Chociaż no ten kontrast jest śmieszny po prostu. Nie jest jakiś taki bezpodstawny, ale jest śmieszny. Inne wytłumaczenie jest takie, że Squall po prostu lubi nieprzytomne dziewczyny. Rinoa chce się poprzytulać. No, granie jest od lat 18, więc tu na razie na przytulankach się zacznie i skończy. We have to go back, Kate. No to jest nawiązanie do tego, co jeszcze na dysku pierwszym, jak Squall miał mocno emo wybuch złości, gdy się dowiedział, że Seifera rzekomo stracono za zamach na prezydenta Galvadi. Tak jak mówię, pewna tendencja wznosząca się jest teraz w fabule gry. Tymczasem na statku kosmicznym zalęgło się UFO. Dobra, to tylko wygląda jak UFO, bo to naprawdę jest jakiś potwór, który się tam zaczął zalągu. I tak, ten stwór nazywa się Propagator. Wyjaśnienie tej troszkę zagadki jest z nim związane. Mianowicie jest 8 w sumie stworów w 4 różnych kolorach. Trzeba je zabijać parami. Czyli fioletowy, potem fioletowy i tak dalej, i tak dalej. Niby boss, ale może wypaść z antycukiem. Jak ktoś nie wie, jak się radzić sobie z nimi, to może je zabijać do oporu, zabije je 25 razy i też styknie. Nie, Rina, nie.
Niestety on też wali statusami, co jest troszkę uciążliwe. Teraz, ponieważ Angelo został na planecie, więc Linoa nie ma Angelo pieska do pomocy. Ale ma jakieś Angel Wing. Będzie pewnie okazja to pokazać. Trzeba się jednak podleczyć. I tak, tu musimy zaraz na lewo, bo wypadnie na nas czerwony propagator. I wtedy ten fioletowy się zrespi, czy też ożyje. Dzień dobry. Jest z Antecukiem, przyzwyczajajcie się, zapamiętajcie animację z Antecukiem. Tak, tu jest coś w rodzaju normalnego gameplayu, czyli jakieś walki, zagadki, coś takiego. To jest wszystko fajne. Przy okazji to pomieszczenie to jest, powiedzmy, nie wiem jak to się fachowo nazywa, to coś jak w samolocie jakimś transportowym się otwiera z tyłu, czy to luk, czy coś. To jest właśnie, tu się wychodzi, jeśli tak na rok wyląduje, to tu jest niby wyjście. Tu koleś chilloutowany. Na razie go zostawimy. Szukamy czerwonego dziada. Dobry. Tak tutaj z kolegami walczyć jest wyjaśnione w dzienniku kapitańskim. Chciałem pokazać to Angel Wing, ale... Przedobrzyłem. Jeszcze 5 takich walk co najmniej przed nami, więc będzie jeszcze czas. Aura Stone. Aura oprócz Meltdown to mój ulubiony czar w tej grze. Jest wszystko fajnie, tylko że w pewnym fragmencie gry, jeżeli ktoś chce dotrzeć do najlepszych tam rzeczy ukrytych, to trzeba toczyć losowe walki z potworami, bo Encounter None nie działa. Tak, są takie bezczelne lokacje, ale opcjonalne, więc bez stresu. I tam już trzeba walczyć naprawdę, a taki stwór może jak klepnie, to za parę tysięcy klepie. Zresztą nawet będziemy walczyć z takimi stworami już niedługo, bo chcę pokazać pewne opcjonalne rzeczy. Tak więc trzymanie niskiego HP się nie opłaca. Angel Wing.
dobra jest definicja na Final Fantasy Wikia. To jest taki magiczny berserk, że Rinoa zacznie walić czarami, które posiada, bez konsumowania tych czarów. I 5 razy mocniejszy niż zazwyczaj. Jest to... No, tylko... Co może oznaczać, że Rinoa ma taką wielką magiczną, czarodziejską moc? Przegapiłem 2 triggery, zarąbiście się. Na potęgę posępnego czerepu. Chord Ultima jest tak samo przereklamowane jak i w Finalu 7. Więc no nie... Fajnie podnosi statystyki, ale używany w walce mocno rozczarowuje. Są jeszcze dwa kolory, żółty i zielony. Wyjaśnienie tego, jak sobie radzić z propagatorami w sensie w grze jest podane w tam pomieszczeniu jakimś załogi, czy co to tam jest. Za zabawne. Wyszli z tego pomieszczenia, a tam w międzyczasie się pojawił stwór. Teraz jest zielone czy żółte? Bardziej na żółtego mi wygląda kolega. A szlak, nie użyłem limita. Skąd taka czarodziejska moc Rinoa? Może będzie okazja pokazać. Albo i nie. Przynajmniej exp nie leci, a przypominam tak, że podobnie jak w The Last Remnant, które chwaliłem tam, wychwalałem wcześniej, The Last Remnant bardzo dobra gra, niestety nieintuicyjna, bo ale to jest gra troszkę niszowa, ośmielę się powiedzieć, w porównaniu do Final Fantasy VIII. Czemu w produkcie mainstreamowym jest taki nieintuicyjny system magii, to czy też levelowania, to ja nie wiem. Muszę powiedzieć, że wrogowie stają się nawet... Czemu on tam wlazł? Nie o to mi chodziło. Dobra. To jest zielony kolega, a tutaj... Dobrze, troszkę uwaliłem, ale trudno, zdarza się nawet najlepszy, na co dopiero nie. Inicjatywa to jest świetna rzecz, szczerze mówiąc, tym bardziej przydatna, jeżeli pod uwagę wezmę to, co się będzie, co będziemy wykonywać. Dobra, zamotałem troszkę.
Czy koleżanka Rynoa ma inicjatywę? Dobra, nieważne. Później Irwin to będzie miał i to będzie bardzo przydatne. I tak, tu już wracamy z powrotem. Trzeba naklepać pana żółtego. I wrócę się tam do pomieszczenia i znowu naklepiemy pana żółtego. Drugiego. Spróbuję pokazać, zaryzykuję troszeczkę, spróbuję pokazać tego magicznego berserka Rinoa. Może ona może również rzucić wściekle skan. No zobaczymy co to będzie. Prawie Rinoa, Quistus i Selfie nie gościły w mojej drużynie jakieś specjalnie często. Więc nawet szczerze mówiąc nie pamiętam za bardzo jak to działa. Treatment, czyli pozbywanie się wszelkich negatywnych statusów. Odwalże się, no... No najgorsze co mogło być. Dobra. No... Whatever. Żeby nie przedłużać. No tu ten Hamel nas wypchnął z pomieszczenia, tam jest sprytny gracz, tam wróci i przeczyta wskazówkę, opis pozostawiony przez załogę, nie wiadomo czy te stwory ich zeżarły, czy oni uciekli jakąś kapsułą ratunkową na powierzchnię z tego statku kosmicznego. Tam jest właśnie opis tych stworów i tak dalej, bardzo długi i skomplikowany w formie zagadki, czy bardzo długie instrukcje i na końcu Rinoa podsumowuje. To znaczy mamy zabijać je parami według kolorów, tak? Jak wybijemy wszystkie stwory, zostaną otworzone zabezpieczenia i będzie można dostać się na mostek. I spróbować jakoś wrócić na Ziemię. Znaczy na Ziemię, na planetę, bo... Szczerze mówiąc, już mam dosyć pokazywania... prób pokazywania limita Rinoy, więc... Następną walkę dam recover i będzie goniła z pełnym HP już. Szkoda itemów. Znaczy tego itemu nie szkoda, ale... Taka moja natura. Dobrze, kolega żółty, dwóch kolegów żółtych ubitych. Teraz tutaj chilloutujący się na tronie, czy też windzie na mostek, kolega zielony. Albo zróbmy, żeby było ładniej. Najpierw pierwszego kolegę zielonego ubijemy i ten będzie na windzie, kolega będzie ostatni. Bo ja bardzo brakuje w tej grze, tak jak w Finalu 7 pod Selectem miało się opcję pokazującą, gdzie są wyjścia z lokacji. Bo kolega zielony jest tutaj. Nie wiem, jak... Wydaje mi się, że łatwo przegapić te drzwi. Na wszelki wypadek tam zasejwuję, po co ryzykować głupio.
dobrym sposobem na wrogów jest nadawanie tym, którym można. Nadawanie statusu zombie i używanie na nich recover. Ot taka sztuczka. Status zombie jest chyba najbardziej pamiętany przez tych, którzy przeszli Final Fantasy X. Final Fantasy X gra według mnie nierówna, ale ze świetnymi pomysłami, ale no coś brakuje jej tego ostatecznego pierdyknięcia, żeby trafiła do grona moich ulubionych finali. Moje ulubione finale to 6 i 7. No i Final Fantasy Teatr, rytm. Znakomita gra. Gra rytmiczna. Gdybym nie zagrał w demo, to nigdy bym nie przypuszczał, że taka gra może mi się spodobać. Czy to Zantetsuke? Nie. Ciekawe, jakie Rinoa ma power. Nieźle, nieźle, nie najgorzej. Dobrze, teraz powinna pojawić się informacja, że już bezpieczeństwa drzwi czy systemy nie wykrywają niebezpieczeństwa i otworzą dostęp do mostka. Albo i nie? Co? I tak, tu będzie, no jak się można domyśleć, romantyczna scena między Riną i Squalem. Będzie grało niesławne Eyes on Me. To Rinoa bardziej jak selfie się zachowuje. Tutaj stacja z Esztar nadaje do nas, wiedzą, że ktoś tutaj znajduje się na Ragnaroku i nam pomogą. No właśnie, Ragnarok ostatnio, 17 lat temu, to jest troszkę znamienna data. Można chyba już się domyślić, że właśnie statek, czy też no konkretnie statki Ragnarok posłużyły do wyniesienia grobowca Adel na orbitę. Nawet paliwa zostało wystarczająco. Powiedzą, jakie dane wprowadzić. Znaczy będę gadał podczas Eyes on Me, więc jak komuś się podoba ta piosenka, to niech se lepiej posłucha na YouTube czy też we wspomnianym Teatr Rytm. No mamy jeszcze wyłączyć generator sztucznej grawitacji, cokolwiek by to nie było, to oszczędzi paliwa.
Wygląda na to, że może ekipa, znaczy nasza para może się zrelaksować. Sympatyczni ludzie. Kommen Sie. Frau. Widać, trening Seed również obejmował poruszanie się w zerowej grawitacji. Usiądź, kobieto. Ale nie tu, na krześle, na tym, na fotelu. Dlaczego? Ten tekst ta przelecia szybko. No, a z wiadomych przyczyn ma powody, żeby się lepić do Squala. Squall ma też pewne powody, żeby ją, żeby czuć pewien dystans. Nie jest przyzwyczajony do bliskości drugiej osoby, no w końcu był sierotą. Nie pamięta swoich rodziców. Pamięta tylko Elonkę. Dzięki niej czuł się bezpiecznie, a gdy Elonka odeszła, no poczuł wielką pustkę, wielki smutek i teraz boi się zbliżać do ludzi, żeby ten ból się nie powtórzył. Co wiemy już od dość dawna. Dlatego, no, kiedy Rinoa przestała być martwym kawałkiem mięsa, znowu poczuł ten wewnętrzny dystans do niej. Co może zmienić naturę człowieka? To będzie trudny związek, ale jakoś to będzie. Przyzwyczai się do jej obecności. Podsumowując to... Dobra. Podsumowując to wszystko, to ma sens. To jest jakoś myślnie napisane, te wątki, powiedzmy, charaktery obydwu osób. Jakoś tu... To tutaj nie bierze się znikąd. Mimo wszystkich problemów i tak dalej, do tej sceny, no plus piosenki, której nie za bardzo lubię, to ma jakiś sens i to jest dobra scena. Powiedzmy, rozumiem motywację tych postaci, to się nie wzięło znikąd. Tutaj Umizgirino w końcu uratował ją, myślenie o niej sprawiło, że jeszcze żyje i no, to ma sens. To jest dalsza ciąg tego punktu wznoszącego fabuły Final Fantasy VIII. I tutaj, no, od kubeł zimnej wody, no, po powrocie na planetę nie będą w stanie być razem prawdopodobnie. Właśnie, nie martwmy się na zapas. Dokładnie, wszyscy będą lekko zbulwersowani tym, że Rinoa uwolniła po 17 latach czarodziejkę Adel. O wilku mowa. Mają pewne pytania. Kapsuły ratunkowe, no, powoli są odzyskiwane, już mniej więcej wiedzą, co się stało. No ile... Kim jesteście tam, na tym Ragnaroku? Irinoa. Irinoa jest właśnie, jest Sorceress, czyli Irinoa jest kolejną czarodziejką, mimo że jej ubiór na to nie wskazuje. Irinoa stała się czarodziejką na końcu dysku drugiego, dlatego Ultimecja mogła, dostała moc Edei, została przekazana Rinoi, dlatego Ultimecja mogła zawładnąć, posiąść za przeproszeniem Rinoe i kierować jej ruchami. To jest główny powód, że no, Rinoa i Squall będą mieli pewne problemy z
że tak powiem, no może z intymnością to przesadna złośliwość, ale no nie będą mogli być razem. I znowu, to jest jakaś kontynuacja wątku, który się przewijał przez większość, od końca drugiej płyty. To ma sens, to jest dobre, to jak ktoś myślał nad tym, to jest jakaś narracja i tak niewiele jestem w stanie powiedzieć dobrych rzeczy o fabule Final Fantasy VIII, to ten fragment jest jednym z nielicznych, który uważam za dobry. A może nawet nie jakiś bardzo dobry, ale na pewno taki w porównaniu do tego, co jest w poprzednich, powiedzmy, sekwencjach gry. Tak jak w Laguna czy flashbacki z nim są dobre w porównaniu do postaci w grze. No, Squall ma oczywiste wątpliwości. Dokładnie, no przyznaję się do swoich uczuć wobec Rinoy, tak jest, no co poradzić. Jest to uczucie odwzajemnione, no i jakoś se trzeba z tym poradzić, trzeba coś, no to jest... Bez czegoś takiego to by ludzkość nie rodziły się nowe dzieci i nic by nie było. To jest normalne, wszyscy to... znaczy wszyscy, no większość ludzi... Oprócz miłośników anime to ma coś takiego. Łączy się w pary z innymi ludźmi. No hajn, jak ktoś weszedł, za przeproszenie, w mitologię Final Fantasy VIII, hajn to jakaś tam istota, której została podzielona, czy samo się podzieliło i części mocy zostały przekazane jako czarodziejkom. I tu koledzy z Asztar chcą zamknąć moce Rinoy, pewnie w wyniku dzięki jakiemuś urządzeniu doktora Odina. You only had to understand. Łatwo osądzać, trudniej zrozumieć. Dokładnie. Znowu to, co wcześniej się dowiedzieliśmy od Edei. Ultimecja, czarodziejka z przyszłości, niezwykle potężna, chce dokonać kompresji czasu. Tylko ona może egzystować w takim świecie. Całe życie oprócz niej zostanie... Nie będzie mogło żyć, więc przypuszczam, że umrze. Haha. Rinoa ma ten sam problem teraz co Edea, czyli no Ultimecja może zapanować nad nią w każdej chwili i narobić mnóstwo złego. Niestety, gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego Ultimecja chce osiągnąć kompresję czasu, to tego nie wiemy. Po prostu nie wiemy. Można spekulować, to nie jest powiedziane wprost, po prostu boi się śmierci. Tyle. Jeżeli czas jest skompresowany, nie ma przyszłości. Inni spekulują też, że coś w przeszłości się stało niedobrego Ultimecji i chciałby może to naprawić, czy wymazać te wspomnienia. Jeszcze inni spekulowali, że Rinoa, że Ultimecja to jest Rinoa w przyszłości, ale może o tej teorii później. Nie tu koleżanka podjęła decyzję, Squall, no niech se robi co chce, tak, na pewno zgadzam się z tym, ale wiadomo, że w serduszku mu się kołacze. Dobra, oni ją zabrali, ja wracam na mój very cool statek kosmiczny w kształcie smoka.
Nie tu. Teskal troszkę będzie się mocił niczym w telenoweli Kamienne Kręgi. Wiedzieli aktorowi, żeby przeżywał przez 17 minut, to się kręcił z pokoju do pokoju. Irwin przyszedł. Troszkę stracił przytomność, pewnie zwymiotował, czy narobił pod siebie podczas lądowania, ale... No tutaj... Ach właśnie, co z Elon? Nima. Nie wiem, gdzie jest, ale oby była bezpieczna. Zniknęła z miejsca lądowania, ale... Podwieźli po prostu Esztar, ludzie z Esztar, którzy... No, ratowali ludzi z kapsuł ratunkowych. Podwieźli go tu. Nawet Irwin, taki niezwykle szarmański i pobudliwy, popędliwy człowiek, by jest pod wrażeniem heroizmu. A gdzie heroina? Tu pod, w jednym z tych foteli, hehe. No, gruby żart. No, reszta ekipy też przybyła. No cześć. Dokładnie. Problem jest taki... Problem jest, nazywa się Lunatic Pandora. Tu Edei nie udało się osiągnąć celu, ale no... Edea nie jest już czarodziejką. Bo komuś jej moce zostały przekazane. I właśnie, skoro... Edea przekazała świadomie bądź nie moce do Rinoy na końcu dysku drugiego, to czemu na dysku trzecim, gdzie tu złośliwy let's player specjalnie pokazał, jest w stanie używać czarów w postaci swojego limitu. Tak więc zle nieścisłość fabularna tutaj face. No i wojska Galbadii kontrolują Lunatic Pandorę. Wydobyli ją z dna oceanu, gdzie Esztar zatopiło ją dokładnie 17 lat temu. Jest ten Krystal Pilar, który to, o czym mówiłem, przywołuje potwory z kosmosu. Nie z kosmosu, tylko z Księżyca. Panika, ruchawka i pożoga. Wszędzie spadają potwory, jednak Esztar dalej jakoś się tam trzyma. Komunikacja miejska nie działa, ale prąd jest. Mają ciepłe posiłki, to... przeżyją. Niestety również Adel wraz z całym tym swoim grobowcu też spadła. Lunatic Pandora no, przechwyciła Adel. I o to chodziło Galbadii, a wiadomo, że Galbadianie głównie pod przywództwem Seifera, który działał dzień wykonywał instrukcje ultimacji, wszystko to było zaplanowane. Ale Squall ma to gdzieś, bo Rinoy nie ma. Zabrali ją gdzieś, dokładnie do Sorcerer's Memorial, gdzie przez pomyłkę chyba w trakcie tego let's playa poszedłem. Wzięli ją siłą. Nie, to była jej decyzja. No też ze strachu przed tymi mocami Rinoa dała się zamknąć. No, ty żeś ją ratował, a i teraz ją tak zostawiasz. I na co to wszystko?
Przepraszam. Tutaj ostre słowa. Jesteś głupcem, ziomek. Nasz kolega podjął decyzję. Pandora coś tam, Jadel, poczekają. Nie wiadomo gdzie Zellon, nawet nie wiadomo gdzie szukać. Więc no logiczną rzeczą jest pójście po Rinoę. No rozstanie było dość krótkie. Czy też będzie? No i co teraz? Lecimy! Prawdopodobnie selfie podekscytowana. Krzyczy, juchu, lecimy, a również mocno podjarany obok niej stoi Irwin. Idziemy już sprawdzić, czy nasza predykcja okazała się słuszna. Tak. Crashing this plane with no survivors. Więc krótka piłka z mojej strony, lecimy ratować Rinoę, ale to już w następnym odcinku. I tak, Ragnarok to jest statek powietrzny, bardzo ważny moment w każdym finalu, w którym jest statek powietrzny, to... Wadą z Ragnaroka jest to, że latanie nim po mapie strasznie zwalnia, lądowanie trwa długo, bo się statek musi opuścić i tak dalej. Robimy, nie, switcha zrobimy nas, albo jeszcze w tym. I tak, chyba złośliwie się tak stało, że gra w czary z jednej postaci rozdzieliła na dwie. A nawet nie. Na save'ie testowym tak się wydarzyło. Dobra, nieważne. Dobra, save'ujemy. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Play'a Final Fantasy VIII.